programu Szkoła. Tak, wygrała Szkoła w Lipnie, a nagrodą oczywiście był fenomenalny Dawid Kwiatkowski, koncert tegoż właśnie uwielbianego przez wszystkich artystów. Co tam się nie działo? To zamieszanie nie jest spowodowane kolejną wywiadówką czy apelem po lekcjach. Tak wyglądały ostatnie momenty przed ekskluzywnym koncertem Dawida Kwiatkowskiego w tej szkole. Pomiędzy tymi ostatnimi dniami pierwszego semestru szkolnego mają tak wielkie wydarzenie w szkole. Pięknie zorganizowane, postawioną profesjonalną scenę, wielkie balony przed wejściem, całe Lipno wieży. Tutaj właśnie przyjechał TVN z artystami. No więc myślę, że teraz chodzą tak z podniesioną głową, ale tak pozytywnie podniesioną. No ale to tylko dzięki nim. Zespół Szkół Technicznych imienia Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie solidnie sobie na to wyróżnienie zapracował, zwyciężając w drugiej edycji konkursu serialu Szkoła na najlepszy teledysk do piosenki Niezniszczalni Dawida Kwiatkowskiego. Pomysł, żeby nagrać teledysk, był moją inicjatywą. Był to bardzo spontaniczny pomysł. Stałam na porannym dyżurze w poniedziałek, zobaczyłam plakat stawalny, mówię, dobra, nagrywamy. Jesteśmy z bardzo małego miasta, 15-tysięcznego, no po prostu jest to dla nas sukces. Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, no. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Był szał, wszyscy się popłakali. Nawet jak powiedziałam mojej mamie, to sobie myślałam, że żarty sobie z niej robię na początku. Później przychodzimy do szkoły, to po prostu szał, na korytarzu zaczęła piosenka Dawida Kwiatkowskiego. I to, co się dzisiaj dzieje, to po prostu są takie emocje, tak wszystko za przychodzi. Zwycięska szkoła swój popisowy teledysk nakręciła zaledwie w 2 dni, po zajęciach, więc nikt nie miał pretekstu do opuszczania lekcji. Jestem głównym bohaterem, gram Dawida Kwiatkowskiego. W teledysku jestem ukazany, że wchodzę do szkoły, rozmawiam ludzi, wchodzę do pokoju nauczycielskiego, proszę do zabawy nauczycieli, dyrekcję, sporo było tym różnych długi, musieliśmy nad tym ciężko pracować. Pomysł rodził się bardzo błyskawicznie, na bieżąco scenariusz był zmieniany. Ja również wystąpiłam w tym teledysku, podobnie jak i część z grona nauczycieli. Okazało się, jak później mówili uczniowie, że wcale nie jesteśmy takimi sztywniakami, za jakich nas mieli do tej pory. Ponad 400 osób swoje zgłoszenia z naprawdę świetnymi teledyskami, więc całe jury miało strasznie duży problem, żeby wybrać tak naprawdę te najlepsze. Wybrali 12 i potem na szczęście dla nas i dla jurorów pozwolili internautom głosować, żeby było fair. 28 tysięcy głosów na szkołę w Lipnie. Wygrała szkoła, która no, bawi się tutaj dzisiaj, jak sami widzicie, rewelacyjnie. Tutaj jest cudowna atmosfera dzisiaj, jest gorąco, wszyscy tańczą, bawią się. To jest niesamowite, że tyle młodzieży, tak wspaniałej młodzieży, zebrało się w jednym miejscu, żeby świętować wielki sukces. Zwycięzcy z Lipna poza spotkaniem z aktorami serialu Szkoła, warsztatami z tancerzami You Can Dance, koncertami Szymona Chodynieckiego i Dawida Kwiatkowskiego otrzymali także 20 tysięcy złotych. Zawsze warto wspierać inicjatywy uczniów, wspierać ich pomysły, bo to był pomysł trafiony i gratuluję im tego i warto brać udział w konkursach. Prezydenta Wałęsy, który przecież chodził do tej szkoły, ale wielkie gratulacje dla wszystkich uczniów.